Cesarstwo bizantyjskie w XV wieku to już tylko cień swojej minionej potęgi. Ziemie zostały spustoszone, a armie rozbite. Czy to już koniec? Czy cesarstwo zostało skazane na zagładę? No nie, ale będziemy mogli temu zapobiec w najnowszym DLC do Europy Universalis 4 Król Królów, którym to poprowadzę Bizancjum do odzyskania jego minionej chwały. Witam imperialistów, tutaj Lukas. W materiale sponsorowanym przez firmę Paradox, więc jeśli spodoba wam się to, co zobaczycie w dzisiejszym odcinku, rozważcie zakup tego DLC przez link, który jest umieszczony w opisie, jak i przypiętym komentarzu. Ej, ale tak na serio, bo mnie nie wezmą więcej do współpracy. Już na samym starcie powiem wam szczerze, że możecie w tym momencie wyrzucić wszystkie stare poradniki do kosza. Wynika to z kilku rzeczy. Bardzo długiego okresu budowania statków w waszym kraju i tego, że nawet jeżeli uda wam się dostać Wallbridge'a, bo zapomnicie, że ostrzelacie kiedykolwiek ten fort, to jednak szturm zawsze dla was się skończy bardzo źle. Jakby to powiedzieć, armie osmańskie tylko czekają na to. Wynika to z tego, że Bizancjum teraz ma kilka bardzo ciekawych przywilejów, które mają nadać taki vibe państwa w stanie upadku. Stan duchowny dostał Unię Kościołów, który daje tolerancję heretyków i brak tolerancji w naszej jedynej wiary, którą jest prawosławie. I najśmieszniejszy, my wszystkie prowincje mamy prawosławne. Drugi bardzo fajny przywilej to ten, który pogarsza naszą armię. Zobaczcie, szansa na zdobycie fortu minus 75%, to jest bardzo złe, ale co gorsze, morale naszej armii minus 15%. I co najdziwniejsze, to wszystko nie byłoby takie złe. Z tym wciąż by się dało walczyć z Imperium Osmańskim. Najgorszy jest ten przywilej. Poleganie na republikach, który znacząco zwiększa czas budowy okrętów w naszym imperium, więc zapomnijcie o tym, że zbudujecie jakiekolwiek okręty. I na końcu przywilej, który nakłada dodatkowe podatki na naszych kupców, przez co handel leży, ale mamy tańszych najemników. Wszystkie te przywileje, powiem szczerze, dodają takiego fajnego smaczku, że gramy naprawdę upadającym imperium i musimy sobie z tym poradzić. Wcześniej Bizancjum, mimo wszystko, było na tyle potężnym krajem, żeby bez większych problemów poradzić sobie z Imperium Osmańskim. Teraz już tak nie jest. I w zasadzie opracowałem dwie strategie poradzenia sobie z Imperium Osmańskim. Jedną wam zaprezentuję w dzisiejszym odcinku, drugą za jakiś czas. Ta druga jest znacznie trudniejsza i losowa. I kto wie, może będzie wtedy to taki odcinek stricte fabularyzowany. Zobaczymy. Oczywiście nie ukrywam, że bardzo pomocne w naszej drodze i pokonaniu Imperium Osmańskiego będzie to gigantyczne drzewko misji, które dostaliśmy. Dzieli się ono na kilka części. Początkowo mamy taką bardzo małą część polegającą na ufortyfikowaniu naszego kraju i przygotowaniu się właśnie do ostatecznego starcia z Imperium Osmańskim, ale pod kątem defensywy. Tutaj po lewo mamy całą część polegającą na naszych podbojach, jak już uda nam się odbudować potęgę naszego kraju, aż po utworzenie Cesarstwa Wschodniego, a ostatecznie Rzymskiego. Część ekonomiczna polegająca na rozbudowie naszej perły w koronie, czyli właśnie Bizancjum, oraz część właśnie handlowa po prawej stronie również. I to wszystko prowadzi do zbudowania potęgi ekonomicznej wschodu. I na sam koniec, na samym dole mamy po lewo część dotyczącą naszej religii i jej schizmy z katolicyzmem. Będziemy dążyli do pojednania kościołów, a po prawej mamy wszystko to, co jest związane z rozbudową naszej armii, jak i floty. Dostaliśmy też kilka decyzji narodowych, z którymi warto jest się zapoznać, bo większość z nich prowadzi właśnie do pozbycia się tych niekorzystnych dla nas przywilejów. A ja że ukrywam, niektóre są bardzo ciężkie do osiągnięcia, na przykład naprawa naszej armii wymaga 20-tysięcznej armii i bonusu 15% do morale, co jest osiągalne. Integrate Galata polega na tym, że tutaj jest taka wydzielona w Konstantynopolu genuańska kolonia, która daje nam gigantyczne kary do handlu. Koniec Unii, o tym więcej za chwilę i tak samo o tych dodatkowych podatkach więcej później. W ścieżce, którą idę, kluczowe jest zawarcie jak najlepszych relacji z papieżem i w tym momencie będziemy potrzebowali sojuszu z tym krajem, no i w tym wypadku bardzo pomocne byłoby to, żebyśmy mieli wspólnego rywala, jakim jest Wenecja. Dlatego Wenecja staje się naszym rywalem i za chwilę również Genua, Epirus, oczywiście 30 listopada, bo będzie naszym pierwszym celem wojennym i nie chcemy, żeby dostał gwarancję niepodległości od Wenecji. A kiedy Wenecja jest naszym rywalem, są na to naprawdę spore szanse. Nasza flota zajmuje się przewiezieniem naszej jakże potężnej armii tutaj do Grecji, bo będziemy toczyli za chwilę wojnę z Epirusem. Nasz dwór i jak widzicie, nasz następca jest całkiem niezły, łączna suma punktów 10 i powiem wam szczerze, radzę wam się go nie pozbywać, przynajmniej za pierwszym przejściem, bo jest z nim powiązane przynajmniej jedno wydarzenie w późniejszym etapie gry. A to wydarzenie może wam ułatwić wojnę z Osmanem. Na nasz dwór możemy zaprosić tylko i wyłącznie tańszego doradcę administracyjnego, nie wymówię tego imienia,
zamówienia, a cała reszta ma normalne ceny. No ale jako, że nasza ekonomia no nie jest najlepsza, to powiem wam szczerze, no na początek nie zdecydujemy się na żadnego doradcę. Oprócz militarnego, bo będzie nam potrzebny do wykonania tutaj misji początkowych. I skupmy się na punktach militarnych. Bierzemy doradcę militarnego, teraz przejdźmy do przywilejów, które nadajemy stanom i tutaj w większości rzeczy gram standardowo z jednym wyjątkiem. Bo nie mogę wziąć pożyczek, zapomniałem. Właśnie przez ten przywilej. Ale cała reszta przywilejów, które daję, to są naprawdę bardzo standardowe, nic tutaj więcej nie kombinujemy. Na koniec odbieramy ziemię, no i bierzemy jakąś agendę, no niestety nie będziemy polowali na tańszego doradcę militarnego. O, ale to się nam przyda. Startujemy też z większą autonomią niż wcześniej, tak, żeby było ponoć bardziej historycznie. No i oczywiście zbijamy ją od razu. Doprowadzi to do pewnych buntów, ale spokojnie, wcześniej was zaatakuje Imperium Osmańskie. Więc to nie wy będziecie tłumili te bunty. Obrażamy następnie Wenecję, bardzo ją oczywiście obrażamy, upewniamy się, że papież dostanie ten bonus i w zasadzie od razu wysyłamy doradcę na poprawianie relacji z papiestwem, bo wciąż nam brakuje. Czekaj, ja chyba nie wziąłem innego przywileju. Zgadza się, zapomniałem o religijnych dyplomatach. Co prawda tutaj liczę tylko i wyłącznie na tą dyplomatyczną reputację i w sumie gdybyśmy mieli doradcę z dyplomatyczną reputacją, to ten sojusz zaraz by wpadł, no ale nie mamy. Wy możecie spróbować wylosować. Bardzo przyda nam się również sojusz z Serbią, czy też od dawna już nieużywana strategia na zdobycie Albanii jako waszego sojusznika. Ale najpierw zdobądźcie Serbię, bo jest to związane z tą misją, gdzie dostajecie za darmo 250 dukatów, tylko że no Serbia musi was lubić. A jak będziecie sojusznikami, no to będzie was lubiła przecież. Oczywiście nasz władca niech prowadzi nasze wojska do boju. Możliwe, że przeżyje ten proces, chociaż trzymajmy kciuki, że zginie. 30 ogłaszam Epiros naszym rywalem i trzymamy kciuki, że przez 2 tygodnie nikt nie weźmie z nim sojuszu. No i mamy szczęście, czas odbić nasze terytoria. Tylko nie szarżujcie waszą armią, bo jednak ta epiruska jest silniejsza. Poczekajmy na całość i dopiero zalewajmy przeciwnika. O Jezu, co dostałem. Mimo wszystko armię Epirusu totalnie rozbijamy i jak najszybciej lecimy okupować jego terytoria. Zatwierdzenie Soboru Florenckiego. W 1439 roku Lyonesse udał się do Florencji wraz z wieloma ortodoksyjnymi uczonymi religijnymi, aby omówić z papieżem kwestię naprawienia schizmy. Pod wpływem rosnącego nacisku ze strony monarchy zdecydowano zdobyć poparcie papieża i jego podwanych. Bizantyjczycy zgodzili się na formalne zjednoczenie obu kościołów i zaakceptowanie wyższości papieża. I teraz możemy poprzeć tą decyzję i wciąż będziemy mieli unię z kościołem, ale uwaga, dojdzie do kilku takich małych rewolt za ortodoksyjnych zalotów. No dobra, to nie będą małe rewolty. Lub możemy zdecydować się, że nie chcemy tej unii i ją odrzucić. I tej decyzji nie podejmujcie. Chcemy zawrzeć tą unię, chcemy się na to zgodzić, bo jak widzicie, na 20 lat koszty najemników będą zwiększone gigantycznie. Dodatkowo każdy katolicki kraj dostanie karę do relacji z nami, więc nie wspomoże nas w wojnach przeciwko Osmanom. Bardzo ważną rzeczą jest to, żebyście dobrze wykonali misję nadchodzącej zagłady. I tutaj, jeżeli zachowacie ten przywilej, będziecie mieli tańszych najemników, jeżeli wykonacie tą misję, mając sojusz z papieżem. Więc tak, niestety, musimy liczyć na to, że dostaniemy wsparcie od katolickich najemników. O nie, Imperium Osmańskie wysuwa roszczenia do Konstantynopola. No któż by się spodziewał? Kampania w Tesalii. Konstantyn, wówczas jeden z despotów Morei, zdecydował się połączyć siły przy wsparciu Zachodu i wystąpić przeciwko Turkom w Tesalii. Choć ostatecznie zakończyło się niepowodzeniem, dało Konstantynowi bezcenne doświadczenie wojenne i podniosło morale jego sił. Możemy teraz zamienić naszego władcę w dość takiego fajnego dowódcę. Dodatkowo dostanie na stałe jeden punkt militarny. Zwiększmy też szybkość oblegania. Ale tutaj powiem wam szczerze, polecam zapoznać się z jakimi kompaniami najemnymi będziemy mieli tak naprawdę styczność, bo głównie będziemy na nich polegali. W sumie mam całkiem niezłego innego dowódcę, Shock, Siege, więc nam wystarczy. Konstantyn w tym wypadku nie musi być naszym dowódcą. Poza tym to kosztuje 150 punktów militarnych, a to dość sporo. Szedłem też już tą drogą i te bonusy 10% i 15% nie są aż tak dobre. Poza tym te bonusy nie są najlepsze z tego względu, że po pierwsze, jakby to powiedzieć, nasza defensywa będzie tutaj bardzo słaba w całym obszarze Morei, nie chcemy tego. Dostajemy bardzo mały bonus do oblegania szybszego i nie jest to po prostu warte tego. Dlatego ja się ucieszę, że Konstantyn dostanie jeden punkt militarny, co w sumie robi z niego już całkiem okej władcę. I powiem wam tutaj, zrobimy taki myk. Zdobywamy dla siebie tą jedną prowincję, ale Epirus staje się naszym wasalem. Robię to z tego powodu, że w stolica Epirusu zostaje przeniesiona wtedy na tą wyspę. I w najgorszym wypadku, jeżeli coś pójdzie nie tak, istnieje szansa, że wojska osmańskie pójdą oblegać jednoprowincjonalny fort i wtedy uda nam się przynajmniej na jakiś czas zamknąć jego armię tutaj, na tej wyspie. Ale jest za to szansa. Co prawda Imperium Osmańskie
Wojskiem ma większą flotę i silniejszą flotę, ale jest na to jakaś szansa, że nam się uda zapchnąć tutaj tą armię. Łapiemy sojusz z Serbią, no i niestety przez to mogę zapomnieć o sojuszu z Albanią, bo ta ma Serbię na rywalu i niestety też z Wołoszczyzną, ale od razu wykonujemy tą misję. I tak, poślijmy do Serbów o pomoc. Alternatywą byłoby wzmocnienie tutaj tej prowincji i fortu, który się w niej będzie znajdował, a żeby teraz ten fort się tutaj znalazł, musimy wykonać dalszą część naszych misji i rozbudować development tej prowincji do 4 poziomu militarnego. I w sumie mam też misję na 4 punkty dyplomatyczne, nieważne, więc zrobię dwie rzeczy na raz. I teraz rozbudowujemy w nasze fortece w Morei. A w zasadzie możemy albo wzmocnić naszą fortecę w Morei, albo przenieść ją z Morei do Koryntu. I lepiej jest to zrobić, o, alternatywa to jest to, bo w tym momencie ta forteca, kiedy się znajduje w Koryncie, powoduje, że Osman nie może przejść ani tu, ani tu. Macie dwie prowincje, na których możecie na przykład rekrutować waszą armię. Mamy dwóch wasali, więc możemy dać sobie przywilej Strong Duchess. No i w tym momencie armia w dół, flota w dół, forty też w dół. Raczej jeszcze nie zostaniemy zaatakowani, ale kto wie. Teraz cały czas obserwujemy nasze relacje z papieżem. Jak widzicie, niedużo nam brakuje do zawarcia sojuszu. W sumie nawet zrekrutujmy naszą darmową kompanię i dzięki temu możemy zawrzeć sojusz z papieżstwem. I bardzo dobrze zakończyć tą misję i przygotować się na nieuchronną zagładę. I też obaliliśmy fałszywego despotę. I tutaj jest drugi powód, dlaczego stworzyłem z Epirusa wasala, bo mi zależało na tych punktach dyplomatycznych. I cenię bardziej te punkty niż te morale tej armii, bo te morale w tej strategii, którą będę tutaj prezentował, nie będą aż tak bardzo istotne. A tak w zasadzie dostaliśmy twardego kora na Epirus i zjemy ten kraj za darmo. Tak samo jak za jakiś czas będziemy za darmo zjadali Atenę i teraz chcemy się na tym skupić. Dyplomatów wysłałem właśnie teraz, żeby poprawić relacje z Ateńczykami oraz z Epirusem. Chociaż nie, bo mamy okazję, wysłałem dyplomatę do poprawienia relacji z Węgrami. Cofam głos Epirusu. I to jest bardzo ważna rzecz. Ten event jest 5% Patriarch Authority. Chcemy to. To jest totalna losowa rzecz, ale jeżeli w przeciągu 2 do 3 lat się nie wydarzy, to raczej bym robił Alt F4. Wynika to z tego, że teraz, jeżeli chcemy tutaj poradzić sobie z podziałami w naszym kościele, musimy przydzielić jedną ikonę. Dostaniemy następnie następujące bonusy, ale co lepsze, efekt ikony zostanie zdublowany. Ikona to jest taki specjalny aspekt wiary, który mamy do wyboru i w tym momencie, zobaczcie, dostajemy zamiast 5% dyscypliny 10% dyscypliny na start. To jest bardzo, bardzo dużo. No chyba, że chcemy pójść w tańsze dewowanie, jak i budowę pod grę Toll albo mniejszą agresywną ekspansję, więc też są fajne rozwinięcia, ale wiemy, że najważniejsze na początku jest przetrwać pierwszą wojnę z Imperium Osmańskim, potem już jest z górki, zazwyczaj. Skupiam się na tej dyscyplinie z jeszcze innego powodu. Defense in Depth, czyli obrona w głębi, która daje nam dla kompanii najemników dodatkowo dyscyplinę plus 5%. Tak, doradcę też mamy z dyscypliną plus 5%. 20% dodatkowej dyscypliny na starcie. O, i chyba dostałem od Serbów pieniądze, bo jakoś mam ich tak bardzo dużo. I teraz tak, mamy dwa mury do rozbudowy. Teodosian Wall, to jest ten w Konstantynopolu. Nie jest to żaden specjalny cud. Będzie to perk tutaj występujący na dole. I szczerze mówiąc, ten olewam. Skupiamy się na tym murze Hexamillion Wall. Local Defender Dice Roll Bonus plus 1, to jest bardzo dużo. W międzyczasie rozwijamy też bardzo powoli Konstantynopol. Pamiętajcie, żeby przed dewowaniem tej prowincji po prostu odpalić wszystko, co macie do kosztów dewowania, żeby były jak najmniejsze. Pada mi też misja na manpowerowe dewowanie, więc to robię w pierwszej kolejności, ale ogólnie raczej nie chcemy używać punktów militarnych. Wywalmy też już kawalerię z naszej armii i w sumie czas spróbować zabić naszego władcę bez abdykowania, czyli przydzielamy go do jednej armii i niech szkoli, niech szkoli. Wreszcie zostałem chociaż raz spiracony, wow, nieważne. A co do Konstantynopola i jego dalszego rozwoju, to chcemy się skupić tutaj głównie na rozwoju za punkty dyplomatyczne, jak i administracyjne. Potrzebujemy 30 punktów rozwoju i to nie możemy czekać do momentu, kiedy będziemy mieli renesans. Musimy to zrobić wcześniej. Dobra, wziąłem sojusz z Węgrami i nie uwierzycie, co teraz zrobię z moją armią. Bo jak wiemy, jest ona doskonała i nie skasowałem kawalerii, jestem idiotą. I w tym momencie nasza armia przestaje istnieć. Tak, nie potrzebujemy totalnie naszej armii, oprócz tego, żeby tutaj zginął nasz dowódca. My będziemy potrzebowali minimum trzech kompanii najemnych, żeby wykonać tą misję we właściwy sposób. Poza tym teraz, kiedy już mamy te wszystkie sojusze nałapane, to najlepiej by było, żeby to Osman nas zaatakował. A szczerze mówiąc, najłatwiej go sprowokować do tego w momencie, kiedy nie macie armii. Jesteście słabi. Chociaż mam szczęście, bo Turek nie złapał najlepszych sojuszników, takich jak Tunis. Bo wiecie, te kraje mają floty i ich wojska lubią się desantować w różne miejsca. Jedne mury już ulepszone
pierwszy raz. No i niestety teraz bez pożyczek się nie odejdzie, żeby tutaj ulepszyć na drugi poziom te mury, ale potrzebujemy tego na wszelki wypadek, szczerze mówiąc, ale zawsze potrzebujemy. Tak jak mówię, alternatywę tutaj macie, droższą alternatywę, gdzie mielibyście fort czwórkowy w Konstantynopolu, ale myślę, że nie jest to warte tej ceny. Ten Osman taki jakiś wyjątkowo bierny tym razem, nikogo nie atakuje. Jeszcze sobie sprawdzę, czy gram na pewno na Ironmanie. Tak, gram na Ironmanie, bo po prostu wcześniej sprawdzałem na kodach pewne rzeczy, ale to było na innym save'ie gry. Okej, dobra, pojawiło się wojsko osmańskie, może będzie atakował jakiś nietypowy kraj, ale nie jest przy naszej granicy, więc to nie my będziemy pierwszym celem, przynajmniej na razie. Ej, wygląda na to, że może mam szansę po raz pierwszy integrować Ateny. Niepotrzebnie dewowałem w takim razie Konstantynopol. Tak, potrzebujemy więcej żołnierzy, bez dwóch zdań. Ileż można żyć? 55 lat to już w zasadzie powinien być w grobie, nie? No i mamy zabezpieczoną fortecę. A gdzie drugi bonus? Ja naprawdę za pierwszym razem ulepszyłem nie ten mur? Ja mam chyba dzisiaj po prostu zły dzień. Imperium Osmańskie przestaje nam składać trybut. I myślę, że możemy im przypomnieć o tym obowiązku. Powiem szczerze, że normalnie wziąłbym to, ale chcę wam pokazać, co się wydarzy, kiedy zażądam od nich 100 golda. Oczywiście odrzucili decyzję. I teraz możemy albo wypuścić tego pana i powstaje te 21 tysięcy buntowników. Wystracimy jedynie 1500 manpowera, albo go zatrzymamy u nas. Niech płoną! No dobra, Imperium Osmańskie miało dużą szansę rozbić tych buntowników, no ale wiecie... Dość fajne to było. Co tu się w Węgrzech wydarzyło? Nie wierzę, co za fuks. Drugi raz mam Patriot Authority, super. A Osman zaatakował Kandar. To będę lepiej przygotowany do tej wojny niż myślałem. Super. 175 pozytywnych relacji z Atenami. Udało się, więc teraz wysyłamy im pieniądze. I patrzę, że potrzebuję czekać jeszcze 5 lat. Nie! Jakiś byłem świecie przekonany, że to 5 lat nam zajmie. No to chyba po to musiałem to Bizancjum rozwijać. No dobra, lecimy do 30. A nie, czekajcie, ja już nie muszę. Bo ja to po to chciałem robić wszystko, żeby dostać Patriot Authority za przepisy. Oczywiście metropolity do tego miejsca. Nie możemy tego zrobić, ponieważ mamy nieakceptowalną kulturę bułgarską. No oczywiście możemy ją zacząć nie akceptować jeszcze bardziej. Możemy wypuścić po prostu Bułgarię jako osobny kraj. No więc po prostu teraz poczekajmy, zdobądźmy punkty wpływów od Węgier i od Serbów. No dobra, więc chyba jesteśmy gotowi do wojny z Imperium Osmańskim. Bierzemy oczywiście ikonę na dyscyplinę. Tutaj nie chcę robić tego bonusu z misji Charge in Distress. Chcemy dostać tylko i wyłącznie podwójną wartość ikony. Nie działa? Halo, gdzie to widać, że mam tą dyscyplinę? Aha, po prostu tutaj. Rekrutujemy przynajmniej 3 kompanie najemników. I w sumie na razie tych najtańszych. A nie, muszę 4, bo potrzebujemy mieć kapa. Więc jeszcze jedną kompanię. I wykonujemy tą misję. Swoją drogą, alternatywna wymagałaby od nas jeszcze dłuższego istnienia naszego państwa. Bo zobaczcie, w momencie, kiedy rozwiniemy nasz stan, posiedzimy chwilę, podewujemy i tak dalej, będziemy mogli wykonać tą misję. I ona spowoduje, że koszty reformy naszej armii będą zmniejszone gdzieś o połowę, albo 1/3, nie pamiętam dokładnie, ale to mówię, to będzie alternatywna droga, którą jeżeli chcecie, to wam nagram, nie wiem, zostawcie 2500 lajków pod tym odcinkiem, to spróbuję przejść alternatywną drogę bez najemników. No i nadszedł czas, atakujemy przy pomocy Węgier, niestety Serbowie są zbytnio zadłużeni, żeby nam pomóc, ale może dołączą za chwilę i naszym celem będzie zdobycie Edirnu. Jak widzicie, mamy nawet przewagę liczebną. Ostatni zryw naszego imperium, atakujemy, niesamowite, Wallbridge na pierwszym tiku, ale nie możemy tego klikać. Pokażę wam, co się stanie. No i zobaczcie, co się stanie, tak? Szturmujemy, tak? Oczywiście to robię tylko, żeby wam pokazać, jak bardzo to jest złe. I robię to standardowo, że co jakiś czas konsoliduję armię, żeby jak najmocniej uderzała. A to jest bez sensu. Nie jesteśmy w stanie się przebić przez te fortecy. I teraz zobaczcie, jak tylko rozpoczęliśmy tą wojnę, to zbliża się katastrofa. Do Lenoesa VIII i mieszkańców Konstantynopola dotarła wieść, że osmański sułtan Mehmed II rozpoczął swój marsz na miasto z armią Janczarzu, którzy go wspierają. Ludność Megalopolis była już przygotowana na taki wynik i wielu, nawet biednych, zaczęło uroczyście modlić się do Boga o ulgę dla miasta. No powiem wam szczerze, że teraz możemy poprosić oczywiście o to, żeby tutaj się zebrało jak najwięcej ludzi. Możemy szykować się do walki defensywnej, ale nie! My atakujemy! A i oczywiście tutaj odpalamy edykt defensywny. Osman dostał jakiś bonus do murów Konstantynopola, żeby mi padły szybciej? Czekaj. Nie no, stoją 40 dni! I super! Genuańczycy przybyli do nas z pomocą pod dowództwem jakiegoś tam Giovanniego, nieważne. No, może najlepszym dowódcą nie jest, no ale zawsze jakiś tam manpower dał, marynarzy dał, których w ogóle nie korzysta.
korzystamy. Ale bardzo doceniam tą pomoc. Dobra, do tej armii weźmy, przypnijmy wszystkich moich wasali i dajmy właśnie im rozkaz dopięcia się do mojej armii. No to jest dodatkowe 6 tysięcy żołnierzy, więc zawsze coś. Okej, widzimy idącego potwora, stakujmy całą naszą armię w jednej prowincji. Wtedy nie powinni nas zaatakować. Znowu? Ale fuks. Bo jak widzicie, bardzo duża osmańska armia jest pod Konstantynopolem, a tutaj chodzi ta mniejsza. Węgrzy jakoś nie atakują, nie spieszą się. Swoją drogą w międzyczasie wziąłem 4. technologię militarną, do 4. niestety osmańskiej, więc nie daje nam to jakiejś dużej przewagi. I padły te mury. I teraz tak, swoją drogą, jeżeli zatrzymacie Orhana u was, nie pozwolicie na jego rebelię, i to też zrobiłem, cofnąłem to i nie pozwoliłem na tą rebelię, zobaczcie, co się wydarzy podczas waszej wojny z Osmanem. Dostaniecie lekkie bonusy do obrony w Konstantynopolu lub ewentualnie manpowera. W tym momencie potrzebujemy tych lekkich bonusów, bo to będą zawsze 4 dni krócej do oblężenia. Tu się nie możemy bić z Osmanem, tu się nie możemy bić z Osmanem. Musimy teraz zrobić coś innego. Czekajcie, wróćmy na tą prowincję, palmy ją i zejdźmy z tej fortecy. Niech Osman przyjdzie ją odbijać i wtedy się w niego wbijemy. No chyba, że zaatakuje Węgrów. Lecimy do pomocy! I dzięki poświęceniu węgierskiej armii rozbijamy 2000 żołnierzy tureckich. Wielkie nasze zwycięstwo. O, płaski teren. Gdzie nie ma? Gdzie nie dostaniemy rzeki? Czekajcie. Rzeka. Dobra, tak musimy lecieć. No dobra, ostatecznie toczymy bitwę tutaj. 115 dyscypliny kontra 105. Brakuje mi 5 punktów dyscypliny. Ikona. Ta dyscyplina. Ej, czy przez to, że tutaj jest też normalne wojsko, to mi źle wyświetla tą dyscyplinę? Czy ja tego nie widzę, dlatego, że to dotyczy tylko i wyłącznie regimentów najemnych? Nieważne, zadajemy gigantyczne straty Osmanowi, żeby ostatecznie w bitwie pod Kersyję rozbić jego jedną armię. No i teraz musimy szybko dotrzeć pod Konstantynopol, bo ten się dzielnie broni, ale jego czas zbliża się ku końcowi. Jestem idiotą, bo zapomniałem wypuścić Bułgarię. Przymknijcie oko na tą kampanię, okej? Okay? Mówię wam, co trzeba robić właściwie. Niekoniecznie to robię, ale rozumiecie. Dzisiaj mój mózg po prostu nie funkcjonuje. Dobra, musimy sprowokować im Osmana do zejścia z Konstantynopola, dlatego poświęcę ten mniejszy stag i moich sojuszników, oczywiście ze wsparciem mojej głównej armii również, żeby tutaj doszło do bitwy pod Edirn, którą przegramy, bo jak widzicie, Osman od razu schodzi i teraz czekamy do 11, czyli niedługo, i uciekamy na Węgry, proszę państwa. A było to zamierzone, bo wojska osmańskie właśnie teraz się podzieliły i my lecimy zniszczyć wojsko Akkunjulu, bo ten kraj jest jedną technologią do tyłu w stosunku do nas, akurat to jest bardzo ważne na początku rozgrywki i bez problemu ich gromimy pod Konstantynopolem. I w sumie, skoro mamy aż tyle tego manpowera, to może go jednak wykorzystamy. Wiem, że się sporo zadłużam, że mam sporo na minusie i tak dalej, bo mam duży overforce limit, no ale tak naprawdę Osman nas spłaci po pierwszej wojnie, przynajmniej taką mam nadzieję, a my musimy wykorzystać to, że on teraz dzieli swoje siły i go po kolei atakować. Nie wiem, co Węgrzy robią w tej wojnie, naprawdę, chodzi w kółko na swoich fortach, nic nie robi. Ja solowo wygrywam tą wojnę, jeszcze pewnie będą mieli duży udział w tej wojnie. 34% za to, że stracili armię. O, super. Bizantyjski podatek dla kupców. Bizantyjscy kupcy unikają podatku. Są sfrustrowani tymi podatkami. No ale wiecie, o co chodzi. To po prostu jest cel wojenny i wszyscy muszą płacić. Wszyscy muszą. Więc rozprawmy się z tą polityką i zbierzmy pieniądze. Zdecydowanie nie chcemy pozbawiać się tego przywileju. Wielka bitwa pod Celanikami, którą wygrywamy i w zasadzie otwiera nam to teraz drogę do kilku rzeczy. Po pierwsze, odbleganie Gallipolu. Stłumienie buntowników w Konstantynopolu. Liczyłem na to, że wybuchną podczas oblężenia Konstantynopola przez Osmana. No niestety nie. Ale nadal jest spora szansa, że zostaną wyczyszczeni przez wojska osmańskie, bo ja teraz tutaj stoję. Tu mam wsparcie, tutaj jest Węgier. Jest spora szansa, że zdobędziemy teraz fortecę w Gallipolu. Nawet mamy trójkowego generała w Siege'u. I mamy nawet jeszcze lepszego generała. Może przegiąłem z wielkością tej armii. Edirn zdobyte. Węgrzy pomogli. Więc w sumie teraz możemy tutaj... Nie możemy. Przecież to w Gallipolu mnie tu cały czas bloguje. Ach, nieważne. Które właśnie w tym momencie pada i super, palimy tą prowincję, żeby spowolnić przeciwnika, jeżeli atakowałby. Czy ja właśnie skonsolidowałem wojska, które są przypięte do najemników? Jaka fajna opcja! Nie muszę już ich teraz wydzielać z armii. Jakie to jest super. Dobra, lećmy obronić Konstantynopol, bo zaraz padnie. Ej, czemu oni to chcą, jak ja zgłosiłem pretensje do tych prowincji? Bardzo dziwne jest to, że wojska nie przechodzą na drugą stronę. O nie, Węgry wpadły pod Unię! Znaczy, w sumie to dobrze, bo teraz wszystko wezmę ja. Dobra, rozwiązuję jednak normalną armię, bo mnie na nią nie stać. Tym bardziej, że teraz będę musiał czekać. Ej, żebym mógł użyć floty w tej wojnie? No dobra, chyba nie, bo tutaj płynie właściwa flota osmańska i...
Oj, to się źle dla nas skończy. Nieważne, ale przebazujmy ją do Konstantynopola. Przenieśmy okupację tych niektórych fortec, oczywiście do moich wasali, żeby to oni płacili za ich utrzymanie. What the fuck? Ktoś żąda mojego tronu? Okej, no to będziemy mieli jeszcze ciekawszą sytuację. O, i dodatkowa rewolta w stolicy, jak miło. Swoją drogą, niestety nie jest lepszym władcą. Czas na pierwszą naszą reformę rządową i... Co to jest? Mogę tworzyć client state jako Bizancjum? Jakie to mocne! Dobra, tutaj będzie trzeba poświęcić naszą flotę i zniszczyć te 16 tysięcy wojska osmańskiego. Oj, to będzie wymagało dużej precyzji, chociaż czekajcie, niech jeszcze miesiąc przemieni i flota mi się na maksa naprawi. Dobra, ta armia przybywa 19, nasza flota wypływa w jeden dzień, czyli czekamy do 17. Precyzja, proszę państwa, precyzja! Bitwa! Blokujemy przejście armii osmańskiej. Nasza flota może się wycofać 30, 10 dni musi przetrwać. I tak przetrwała dłużej niż armia osmańska. Okej. Okay. I teraz nasza armia musi się wycofać. Dziękuję. I tak samo flota za 4 dni, abyśmy nic nie stracili. Nic nie straciliśmy. Super. Nie wierzę. Udało mi się 5. technologię zrobić. Osman ma 4. Ojedziemy go. Ojedziemy. Rozbijamy jego armię. I tutaj uda mi się chyba poświęceniem mojej floty. Chociaż może wypnijmy te uszkodzone okręty. Może przeżyje mi resztka. Zobaczcie. Wycofuję się. Ja blokuję przejście. Dochodzi do powtórnej bitwy. No. I zniszczyłem mu totalnie armię za 10% warscora. Moim zdaniem worth it. Dobra, i teraz tak, to musimy wszystko zrobić na pauzie teraz, bo mamy teraz modyfikator Ongoing Battles, który daje, 47 punktów dla Osmana, ale kiedy tak zrobimy coś takiego na pauzie, zobaczcie, 89% wciąż mamy, ale tego modyfikatora już nie ma. I nie ma też Osman modyfikatora plusowego za blokowanie mi wybrzeża. Pamiętajcie, żeby te fortece zwrócić do was jeszcze, bo ja o tym zapomniałem. I zobaczcie, co teraz zrobię. Zrywam ich sojusz z Akunjulu. To jest ich jedyny sojusznik na ten moment. Biorę wszystkie moje prowincje plus jedną i, co najważniejsze, biorę od nich dużo pieniędzy. Nie biorę wojennych reparacji, co może już wam niektórym podpowiedzieć, co zrobię za chwilę. Czekaj. Czemu mam tyle agresywnej ekspansji? Ja naprawdę użyłem nie tego casus belli? Ja naprawdę, dzisiejszy odcinek się powinien nazywać Jak nie grać w tą grę. A few moments later... Powiedzmy, że rozegrałem to wszystko jeszcze raz od nowa, tylko niestety tym razem poszło mi znacznie ciężej. Dosłownie jestem na skraju bankructwa i jakby to powiedzieć, moja flota właśnie przestała istnieć, więc tak. Ale przynajmniej mogę za darmo sobie wprowadzić doktrynę morską, która jest naprawdę fajna. Taktyka. Ale przynajmniej teraz, jak zaatakuję osmańskie imperium, no to tym razem nie dostanę bardzo dużo agresywnej ekspansji. Jeszcze raz będziemy to robili na Reconquest Cassius Belli, tylko że dla Bułgarii. Płacamy wszystkie nasze pożyczki, bo i tak zaraz będziemy zaciągali totalnie nowe. Ale naprawdę? No dobra, to nie spłacamy wszystkich pożyczek. Redukujemy wyczerpanie wojenne, aż sobie okuruje tą prowincję. I żeby nie było za łatwo, wypuszczamy Bułgarię jako naszego wasala. Zapomniałem poprawić relacje z Epirusami i Atenami, bo chciałem właśnie teraz ich integrować. Turkowie wyparci z zachodnich Bałkan. No okej, zawsze jakiś postęp, ale jeszcze dużo przed nami. Tylko my nie uznajemy traktatu z Imperium Osmańskim i atakujemy ich ponownie. Tym razem o odbicie terytoriów dla Bułgarii. I wiecie co? Myślę, że też możemy spokojnie już rozwiązać nasz sojusz z Serbami. Raczej będziemy chcieli zdobyć od nich kopalnię złota jako nasz kolejny cel. Jednocześnie możemy dalej atakować w kierunku Serbii i teraz odwrócić nasz upadek. I powstajemy z popiołów jak ten Feniks. Nie popełniajmy mojego błędu drugi raz. Wyślijmy dyplomatów do poprawienia relacji z naszymi dwoma wasalami, których zjemy. I w sumie trzeciego dyplomata jeszcze do Bułgarii. I w tym momencie po prostu już szybko zdobądźmy całą rewoltę, nieważne. Będziemy tłumili. Nie wierzę w to. Osman mi się tu zdesantował. Mameluk w koalicji przeciwko mnie. Ej, ale nie było go na liście. Pięknie, armia osmańska właśnie przestaje istnieć. Dziękuję. Dobra, niech się dalej desantują. Jeżeli naprawdę będzie się tu desantował, to największy prezent, jaki może mi dać Osman w tym momencie. Ale jak to bizantyjscy kupcy nie chcą mi płacić podatków? Nie ma bata. Muszą płacić. Trzeba jednak ponieść te koszty, trzeba się wyślić wojennie. Musimy dalej atakować. Ale na szczęście Imperium Osmańskie zostało zaatakowane przez Mameluka, który był w koalicji przeciwko mnie, nawet Krym jest w koalicji przeciwko mnie. Tak, to będzie bardzo ciekawe. Ale co najważniejsze, mamy okazję już naprawić naszą armię i myślę, że warto jest w to zainwestować jak najszybciej, nawet kosztem tego drogiego doradcy. Podejmujemy tą decyzję narodową i pozbywamy się tego jakże przykrego przywileju wreszcie. No i okej, musimy następnie wybudować jeszcze 5 kościołów. No to przed nami. Tak samo jak przed nami jest to, że Lukas jest naprawdę dzisiaj idiotą i nigdzie nie pododawał state'ów, gdzie mógł. Aha, no
No tylko w jednym obszarze, to nie jest taki idiot. Przechodzimy przez Cieśninę. Pamiętajcie, jak Mameluk dołączył do tej wojny, to w zasadzie Osman już leży. Ma 6 tysięcy wojska, Mameluk 34 tysiące, więc możemy spokojnie przechodzić na drugą stronę i zajmować kolejne fortece. Będziemy potem mieli 15 lat tak czy siak na odbudowę naszego kraju, na zajęcie kopalni złota w Kosowie. Oczywiście, kocham cię Mameluku, przechodź. To jest śmieszne, że nawet Serbowie już zaatakowali Imperium Osmańskie. Bo jakby to powiedzieć, już nie mają armii. Na szczęście wszystko wcześniej i ja zająłem. A, Krym jeszcze został. Ups, zawrzyjmy Royal Marriage z Polakami. Mam nadzieję, że po wojnie uda się mieć też sojusz. Prawda, Polska? Friendly? Trochę niepokoi mnie to wojsko weneckie u naszych granic. I wojnę z Imperium Osmańskim kończymy następująco. Jako, że Mameluk jest w koalicji przeciwko mnie, to trochę się boję brać prowincję po drugiej stronie Cieśniny. Jeżeli zostaną, to jakieś to weźmiemy następnym razem. Dlatego kończę wojnę w ten sposób. Edirn zostawiłem, bo jest spora szansa, że Mameluk albo tutaj wypuści moją prowincję i zwróci ją mi, albo... Czemu znowu tego nie dostałem? What the fuck? Ale i tak mam kory na Serbię. Declare war. Jak breaking truce? Przecież przed chwilą była informacja, że się skończył. Nieważne. Edirn to jest bardzo łatwy war goal przeciwko Osmanowi, dlatego go zostawiłem. Po wojnie łapiemy sojusz z Polską, ale co ważniejsze, również z cesarzem austriackim. A kiedy ja straciłem sojusz z papieżem? I odbiliśmy Bułgarię dla nas. I zobaczcie, dostaniemy akceptowalną kulturę bułgarską, która nie będzie zajmowała slota na to. To jest bardzo mocne. Dostaniemy generała plus jeden do szoka, również bardzo fajne. I dalsze roszczenia terytorialne. Dodatkowo ta prowincja dostanie bardzo fajne modyfikatory, tylko że tutaj chcę coś sprawdzić. Normalnie bym nie ryzykował i wziął dopiero po integrowaniu Bułgarii. Mam nadzieję, że będę pamiętał to sprawdzić, bo czasem te modyfikatory po zjedzeniu wasala znikają. Chcę to po prostu sprawdzić, bo w tym momencie jest nowy Konstantynopol. Mały spoiler, tak, po integrowaniu Bułgarii ten modyfikator nowy Konstantynopol zostaje. Próbowaliśmy też nowy przywilej na integrowanie szybsze naszych wasali, i żeby nie mieć kary do tego, i zjadajmy od razu Ateny, które wpadają w nasze łapki i dzięki temu wykonujemy dalszą misję Peloponeski Renesans. Wow, dostanę renesans tutaj. To jest nawet dobra. Dobry bonus. Czyli renesans pojawił nam się w tym momencie w Atenach. Próbowaliśmy odpowiednie instytucje, żeby nam się szybciej rozprzestrzenił. Masakra, normalnie kiedyś jakbyśmy podbili już to co mamy, mielibyśmy tutaj przynajmniej z 40% udziału w handlu, a teraz dostajemy takie kary, że tego nie ma. Imperium Bizantyjskie ma dostęp do specjalnych wasali. Tutaj oczywiście nie chcę Bułgarii robić tym wasalem, więc zapisałem sobie kopię, ale patrzcie, co się stanie. Zabierze nam 5 limitu wojska od nas i zostanie on przekazany Bułgarii, która dostaje następujące bonusy. Koszty regimentów minus 50%, czyli będzie miała tańsze wojsko. Ma plus 5 tysięcy manpowera oraz zwiększony manpower na prowincjach. Myślę, że Bizancjum teraz granie pod takich wasali, których mamy do toczenia wojen za nas, może być bardzo ciekawym odcinkiem do obejrzenia. Nie ukrywam, planuję to zagrać właśnie w takim odcinku innym, dedykowanym, fabularyzowanym, ale to w przyszłości. My tymczasem zdobywamy dla nas Ateny. I z takich innych rzeczy, które jeszcze widzę tutaj, o, jak mamy właśnie Prianori nasze, to w zasadzie ma wszystkie takie same cechy tutaj i decyzje, które może podejmować, oprócz tej, ale wszystkie pozostałe wyglądają bardzo podobne do Marchi. Możemy wysłać naszych oficerów, to da im jeszcze fajniejsze morale, możemy dać 10% naszego manpowera do nich i tak dalej. Tylko o dziwo, jest o wiele mniej lojalna wobec nas niż normalna Marchia. Naprawdę mój super dobry generał ma dwa w szoku. I dostaliśmy takiego fajnego doradcę, Gemistosa Pletona. Nie mylić z Platonem, kto tylko inny. Tylko czemu on jest animistą? Dobra, i sojusz z Austrią oraz Polską na pewno nas zabezpieczy przed jakąkolwiek koalicją. Kultura bułgarska dołączyła do naszej, super. Dobra, musimy też zdecydowanie zmniejszyć koszty naszych armii najemnych, które są zadziwiająco duże nawet. Patrzcie, jaka droga jest ta gwardia pałacowa. Jaka droga? O nie, nie. Dobra, rozwiązujemy ich. Halo, halo. A, i jeszcze jedna rzecz, którą mogę wam teraz powiedzieć, która była wcześniej, a nigdy jej wcześniej nie zauważyłem, że zobaczcie, kompanie najemne mają technologię krajów, od których bierzecie te kompanie. I tak przykładowo Nowogrodzka ma 4. poziom i też ma ich grupę technologiczną. Więc warto też zwrócić uwagę na te pozostałe wskaźniki. Ja o tym nie wiedziałem, przyznam się szczerze, do zeszłego tygodnia. Ej, ja nie miałem wcześniej wolnej kompanii? To w takim razie możemy się pozbyć jeszcze innych kompanii, które są drogie. No i teraz, kiedy mamy już chwilę spokoju dalej, bo patrzcie, co dostało nowe Bizancjum. Advisor, poprawę relacji, tolerancję, prawdziwej wiary, mega stabilny kraj, ale pozostałe rozwinięcia. Core creation cost równy osmańskiemu, minus 25%. Mega mocne, dodatkowe siła misjonarzy. Roczny patriarchat, mega mocne. Progres reform rządowych, no fortece to są słabe. Dyscyplina oraz dodatkowe manpower. Bardzo mocne są nowe bizantyjskie idee. Zniszcz
zniszczone państwo. Czas to odwrócić, szczerze mówiąc. Reversing the decline. No, całkiem niezłe bonusy. Może nas to wspomoże finansowo, bo nie ukrywam, jesteśmy cały czas na krawędzi. Co ci mamelucy zrobili? Wow. Ale oni koalicji to nie dostali, nie? No i koalicja przeciwko nam rozwiązuje się. O, Imperium Osmańskie ma bankruta, a myślałem, że znajdę sposób na szybszą wojnę z nim. Odsprzedałem też tą jedną prowincję Albanii. Będę chciał uczynić ich naszym wasalem za chwilę. A my tymczasem przystępujemy do dalszych podbojów. O Jezu, stabilność, naprawdę. To jej potrzebuje, no na pewno nie ja. Głównym naszym celem będzie Kosowo, a reszta to zobaczymy, szczerze mówiąc. Ale jak to Bośnia? Regusa? Okej. Okay. Ej, ta Regusa to jakoś dziwnie teraz położona jest w Hercegowinie. Wykorzystujmy to jeszcze, że mamy duże bonusy dla naszych najemników. Naprawdę, bardzo mocno się biją. O, co za wielki upadek. Okej, okay, nasz kraj ma lekkie problemy z korupcją. Dlatego teraz, trzeba jednak się skupić na jej stłumieniu. I super, w Konstantynopolu, po wprowadzeniu renesansu w naszym kraju, pojawił się Faceiting. Nie ukrywam, jestem z tego bardzo zadowolony. I teraz tak, tutaj podbiłem, jak widzicie, całe terytorium Serbii i przekażę go Bośni. Sorry, Bośniacy i Serbowie, nie rozumiem tego konfliktu tam u was, ale no tak to wypadło, że to akurat Bośnia ma tutaj dalej terytoria do odbicia, a nie Serbia. Bo szczerze, dla mnie wartościowa jest tylko i wyłącznie ta prowincja, a te pozostałe to mam do dalszego drzewka misji. Anektujemy Epirus wreszcie. Czas zemścić się za przegraną wcześniej bitwę pod Barem, no i wykonać dalszą naszą misję. I teraz możemy albo dostać Core Creation Cost na 30 lat zmniejszone o 10% i lata separatyzmu skrócone, dodatkowe punkty militarne, albo szybszą zmniejszanie autonomii przez 35 lat, mniejszą agresywną ekspansję i punkty dyplomatyczne. I powiem szczerze, tutaj w tym wypadku pójdę raczej pod mniejszą agresywną ekspansję i te punkty dyplomatyczne, ale gdybym szedł w builda na Core Creation Cost jak najbardziej zmniejszone, to tak bym wziął Core Creation Cost. No i w sumie nieźle, nie? 20 lat i całe Bałkany praktycznie pod naszym butem, lub wkrótce będą pod naszym butem, bo teraz szykuje się do wojny z Wenecją. To znaczy ona nie będzie aż taka prędka, muszę mieć pomoc Polaków w tym. I dobra, jak widzicie, poprawiam dużo relacji, straciłem sojusz z Austrią, ale to specjalnie, bo była zamieszana kilka konfliktów i bałem się, że zawoła mnie do wojny przeciwko Polsce, czy Czechom, czy Wenecji. O dziwo, wszystkie wygrała. Nieważne. My na dalszej naszej drodze potrzebujemy sojuszu z diabłem moskiewskim. Dzięki wykonaniu właśnie tej misji na pohamowanie rosyjskiej autokefalii. Dobra, nie wiem co to słowo znaczy. Dzięki temu dostajemy następujące super bonusy do Patriarch Authority. I nie ukrywam, jest to bardzo, bardzo mocne na Bizancjum. I zobaczcie, zamiast pół punkta, jeden punkt rocznie. I mamy mnóstwo Patriarch Authority, 55% w tym roku. A to naprawdę fajne bonusy zaczyna dawać. Rewolta antyunionistów, no wcale się nie dziwię. I tak niedługo musimy pozbyć się tej Unii. Gdzie mi Bułgarię uciekasz? Pomóż w tej bitwie. No co, ale się wycwanili. Nawet Republika Gadłańska atakuje już Imperium Osmańskie. A ten niszczy jest po prostu w tym momencie przez bunty chłopskie w jego kraju. Co w sumie zbyt dobre nie jest, bo to podniesie wszędzie autonomię w tych prowincjach osmańskich. Czy ja dobrze widzę? Buntownicy bizantyjscy na Rodos? Jak tu się nie cieszyć? Rozwój naszych pierwszych idei. Powiem szczerze, że wydaje mi się, że w tym momencie na Bizantium świetnie spisałyby się arystokratyczne, ilościowe, ale w naszym wypadku najlepsze będą mercenary ideas. A dlaczego, to zobaczycie w dalszej części odcinka. No i wyspa trafiła do mnie, w sumie od razu kasujemy tutaj fortecę. Ej, i będę mógł teraz mieć rycerzy z Rodos kompanię. Wow, i kolejną wolną kompanię? Co tu się stało? Ale ci rycerzy z Rodos fajni są. No to czas zainwestować w Kosowo, rozwinąć nasze kompanie złota tutaj. Powiem szczerze, że ten widok jest nawet bardzo, bardzo smutny. Nie wiem czemu, ale widok upadającego Imperium Osmańskiego tak jakoś napełnia mnie smutkiem. A teraz skupmy się na wykopaniu genuańskiej kolonii z naszych prowincji. Też naprawdę zastanawiam się, jak ja mam podwoić mój income z handlu. 600 golda? Dobry żart. Dobra, teraz jak już rozwinęliśmy kopalnię złota i parę innych rzeczy, to muszę się skupić na ustabilizowaniu sytuacji w naszym kraju. Okej, okay, to chyba czas rozbudować nasze centrum handlowe w Konstantynopolu. Ciekawe, co by było, jakbyśmy mieli trzeci poziom. Aha, dostałbym dwa bazowej produkcji. Okej, okay, mnie to pasuje. Gdzie mój development? A, bo dostałem trade depot. Okej, okay, to zwiększa naszą siłę handlu. Nawet znacząco. Jeszcze tylko dukata więcej, dajcie mi. Jest, mamy to. Integrujemy kolonię genuańską, co w tym momencie powoduje, że kolejne kary tracimy. A nie, to mnie misje się pomyliły. Tu potrzebuję 7 golda. No i piękne są te nasze bonusy, piękne. Może trzeba było brać tę misję na 600 golda? No ale naprawdę, Konstantynopol teraz to jest taki potwór handlowy. Co mnie to? Ha, nie ukrywam, to komplikuje pewne sprawy w tym regionie. Chociaż
Makedonończycy nie mają aż tak mocnego sojuszu. Wasalizujemy Albanię. Czas prowadzić przywilej Magister Officerum, dzięki czemu będziemy mieli szybsze obniżanie autonomii zależne od naszych doradców. I plus dodatkowe bonusy. I zobaczcie, z tym bonusem w zasadzie Bizancjum w tym momencie będzie miał tak tanich doradców jak Czesi. Bo z idei narodowej już mamy tańszych doradców, plus tam 10% to jest minus 25%. Mega mocne. Więc zagranie na przykład pod innowacyjne idee na sam początek też jest całkiem niezłym pomysłem. Koniec z faworyzowaniem łacińskich kupców. I teraz tak, no niestety na bardzo długi czas najemnicy będą dla nas niekorzystni. Bardzo długo, bo aż 30 lat. Ale chyba nasz budżet w tym momencie jest w stanie to przetrwać. Mimo wszystko. Tak, to wszystko są darmowe kompanie. Dobra, i z tego co widzę, to w najbliższym czasie muszę powykonywać bardzo dużą misję dla stanu kupieckiego, żeby się pozbyć ręcznie tego przywileju negatywnego. Chyba, że wykonam tą misję. Nie mogę wykonać tej decyzji, bo muszę się pozbyć tego przywileju. Ach. Pierwsze rozwijecie z ery i powiem wam szczerze, agresywna ekspansja raczej nam się przyda. Dobra, mimo gigantycznego czasu oczekiwania na nasze statki, jednak rozbudowuję naszą flotę handlową. Ej, przegapiłem tą misję z rozbudową Macedonii. Zróbmy to. Dobra, rozpoczynam też proces już integrowania Bułgarii. No i w zasadzie musimy się szykować do wojny z Imperium Osmańskim. No ciekawa ta misja na rozbudowę handlu w Trasonikach. Tu już będziemy toczyli normalną wojnę. Przy okazji może Cypr nam wpadnie. Ej, zobaczcie to, co ma Mameluk. Nie mogę się doczekać kampanii tym krajem. Wow! Jak miło, że Imperium Osmańskie atakuje mnie. Ale jak to? To teraz co? Wejście mojego następcy na tron będę miał jakieś bunty? A nie, miałem po prostu bardzo niską legitymację wcześniej. I tak oto Konstantynopol stał się królową miast. No nie powiem, te bonusy są naprawdę fajne. I zobaczcie tą decyzję. Możemy teraz kraść development ze wszystkich podbitych prowincji bez żadnych strat. To jest mega mocne. W sumie to będzie dopiero drugi kraj na świecie, który ma w ogóle coś takiego. Jest jeszcze jeden w Indonezji, jeżeli dobrze pamiętam. Dostajemy też jakąś narodową decyzję. Tylko gdzie mój development? A, dostałbym development, gdybym miał ulepszone budynki, a że nie mam ich ulepszonych, to dostaliśmy wszystkiego poziom drugi. Wow! Ta prowincja daje mi 5000 manpowera, 129 handlu i 8 golda total income'u. Przecież to jakieś szaleństwo! I zobaczcie, my możemy dalej rozbudować bardzo mocno Konstantynopol, local trade power plus 50%, ale też jakąś prowincję, która się nazywa Koceli. Gdzie ona była? A, tu obok. Tylko Konstantynopol musi mieć 50 developmentu. Konstantynopol wręcz przerasta swoje mury. Stulecia wyczerpania, wylunienia i katastrof skurczyły miasto Konstantynopol do tego stopnia, że w obrębie samych murów znajdowało się wiele pól uprawnych. Na szczęście tendencja ta uległa odwróceniu i miasto udało się obecnie przerosnąć te mury, zwiększając liczbę ludności. No nie powiem, bardzo fajnie. I wiecie co? Albanii uczynimy naszą prenorium. Jestem bardzo ciekaw, jak to działa. Więc okej, oddamy 5 punktów naszego force limitu, żeby to wszystko trafiło do Albanii. Jednocześnie będę chciał wysłać do nich oficerów. Niedużo to kosztuje, a dostają gigantyczne bonusy. I jako, że ja w ogóle nie korzystam z mojego manpowera, to będę oddawał 10% mojego manpowera, żeby szło to do nich. Nie ukrywam, że najchętniej bym stworzył jeszcze Wołoszczyznę, jak i Mołdawię naszymi prenoir, bo to są bardzo fajne kraje militarne. Dobra, może wybrać kolejne idee i tutaj wybiorę administracyjne. No po prostu nie mogę ich nie wybrać. Wcześniej, jak grałem na Francji, wybrałem Influence Ideas, bo pozwalało nam to właśnie tworzyć client state'y. W tym momencie raczej tego nie będziemy potrzebowali, bo już mamy tą opcję. Ewentualnie, gdybyśmy chcieli mieć jeszcze silniejszych najemników, to Infrastructure Ideas są bardzo dobre, bo dostajemy Mercenary Discipline. Jednak z ideami administracyjnymi będziemy więcej podbijali i będziemy mieli tańszych najemników. No i przebiliśmy się już do Anatolii, wszystko zdobyte. I w zasadzie z kolejnymi podbojami już poczekam do momentu, aż zrobimy idee administracyjne do trzeciego poziomu. Odbiliśmy Nikomedię i zmieniliśmy nazwę tej prowincji. Dobra, teraz poprawmy nastawienie Polski wobec nas, bo będę musiał chwilowo zerwać nasz sojusz. Bo szczerze mówiąc, te bunty religijne stają się coraz większe i coraz bardziej upierdliwe. Musimy rozdzielić nasze kościoły, bo jednak ludność nasza tego chce. Te bunty są coraz częstsze. Okej, dobra, musimy zakończyć unię tych kościołów. Naprawdę, dobra, Polska, zrywam z tą sojusz. Chwilowo, chociaż chyba już na zawsze niestety. Ja ziemię przed chwilą odebrałem. Nie.
I tak oto ostatnie miasto Imperium Osmańskiego pada pod naporem Mameluka. I Turkowie zostali wypędzeni z Anatolii. I wreszcie mogę się pozbyć tego beznadziejnego przywileju. Można powiedzieć, że właśnie naprawiliśmy naszą marynarkę, właśnie naprawiliśmy nasze porty, jak i jednocześnie zakończyliśmy Unię Kościołów. Nie, to tak ciężko będzie ten sojusz przywrócić chyba z Polską, ale będzie to wykonalne. I teraz będziemy mogli wykonać misję Recover Authority, co daje nam jakiś dodatkowy przywilej, jednocześnie zmienia nam formę rządu. No i ta już wygląda znacznie ciekawiej. I powiem szczerze, mam już pomysł na kolejną kampanię Bizancjum. Jestem ciekaw, czy wy zgadniecie. No i teraz mamy legitymizację naszej dynastii, ale zobaczcie, to kosztuje aż jeden Patriarch Authority rocznie. I szczerze mówiąc, raczej nie chcę tego przywileju. Przynajmniej nie teraz. Na dalszej etapie rozgrywki musimy podbić parę prowincji, więc czekają nas wojny. Ale teraz, gdyby wziąć tutaj tą reformę rządową, co zawsze nam da na plus w tym momencie już Patriarch Authority, bo w tym momencie już dostajemy 1,5 punkta, więc może to nie jest aż takie złe. Więc biorę jednak ten przywilej. Wreszcie też możemy reformować temę system. Zobaczcie, ile nam to daje manpowera w kultura, które akceptujemy, ale i również w naszej głównej. Ale że co? Jakąś reformę rządową dostajemy kolejno? I możemy podejrzeć nasze misje, które teraz mamy. Jedna z tego, co wiem, powinna być bonusem dla najemników. Ej, i powiem wasze, że obie są dość ciekawe, bo dostajemy Vanelgan Guard, bardzo, bardzo mocne jednostki najemne. Kolejna rzecz. I zobaczcie, jakie bonusy możemy wybrać dla naszych pronoi. I następnie przejść do bonusów dla naszej własnej armii. Czyli tutaj pójście w religijne, ilościowe i handlowe na Bizancjum byłoby bardzo wskazane. Wiele tych elementów nam się bardzo ładnie tutaj skaluje. Ale tak jak mówiłem, my pójdziemy tutaj w tą drugą część, pod najemników, bo zobaczcie, to prawda, dostajemy tutaj armę profesjonalizm i teraz organizator naszej armii będzie nam obniżał koszty najemników o 3% za każdy swój poziom, czyli łącznie do 15% na maksymalnym poziomie. Zawsze coś. Możemy mieć więcej naszych specjalnych wasali dzięki tej decyzji, albo zmniejszyć to, że nam zabierają limit. Ale powiem szczerze, ta reforma mi się najbardziej podoba. Mercenary Manpower plus 50%, Mercenary Discipline plus 5%. Mega mocne. Tymczasem zajmijmy się rozbudową naszej marynarki. Co ja do tego potrzebuję? Innowacyjność 40. No to może mi trochę zająć czasu. Zobaczcie, jakich mamy tanich doradców jako Bizancjum. Czas na nowy synod i daje to nam minus 15% do kosztów stabilności. Wiecie, co jest najfajniejsze? My tutaj mamy taki monument, który również będzie nas zmniejszał te koszty. I ogólnie są chyba takie 3 monumenty dla prawosławia, które zmniejszają koszty stabilności. Gdyby po nie zagrać totalnie, to moglibyśmy praktycznie lecieć non-topper na Breaking Truth, zmniejszać sobie stabilność na minus 3 i praktycznie za darmo podnosić stabilność. W międzyczasie anektowałem Bośnię. Jest to już czas, żeby zaatakować Genuę, sojusznicy nam pomogą bardzo fajnie i myślę, że papiestwo również może być naszym celem. Strasznie dużo pomniejszych krajów z dużymi fortami, to będzie upierdliwa wojna. Czas zdobyć Rzym, żeby podziękować im za te wszystkie upokorzenia, które mieliśmy. Może go nawet splądrujmy, bo czemuż by nie. Ej, a nie miałem nie tracić developmentu? To jak to teraz działa? Rzym odzyskany! I przetestuję takie dziwne podejście, którego wcześniej nie miałem, mianowicie pozbywam się totalnie albo w zasadzie większości moich armii najemnych. Będę je rekrutował tylko i wyłącznie na okres wojny. Nie mogę uwierzyć, że nie wezmę tej reformy rządowej. Ona jest tak mocna, a jednocześnie dla mnie bezużyteczna. Musiałbym grać pod inne idee. My gramy pod najemników i dlatego weźmiemy Elite Mercenaries. Bo daje nam to też taką odpowiednią formę rządową. Pamiętacie ją oczywiście z odcinka francuskiego. Gdzie dostajemy militaryzację naszych najemników, co jeszcze nam zwiększa ich dyscyplinę. A żałuj, że nic nie mamy do najemników tutaj. A my musimy teraz przystąpić do inwazji na Mameluka. I naprawdę mam tak mało prowincji do zdobycia? Ale on ma sojuszników? Ja też ich mam. I dosłownie w moich armiach mam samych najemników, oprócz oczywiście regimentów z armatami. Tutaj, no, najemnych nie mam. Chociaż chyba też już się pojawiły, tak naprawdę. No ale dorzuciłem do armii po 10 regimentów artylerii. W międzyczasie będziemy też działali naszą flotą, topiąc totalnie tą mamę ludzką. Mamy takie bonusy do handlu, bo zapomniałem przełączyć, hehehe. Ale i tak sobie radzimy, super. O nie, Gruzje podbijają, a chciałem z nich zrobić tutaj moich kolejnych tych wasali do wojaczki. Mają takie fajne idee pod to. Najgorsze jest to, że chyba nie mam żadnego sposobu na szybkie resetowanie okresu pokoju z Mamelukiem, odkąd podbiłem Cypr. Mogłem go zostawić. Rzym nawrócony. No dają radę ci najemnicy. Naprawdę dają radę. Zaśmieszniejsze, że nie muszę się w ogóle przejmować ich manpowerem, bo mają go gigantyczne ilość. A tych kompanii jest po prostu multum. Koalicja, kto by się nią przejmował, nie? Imperium musi rosnąć. I myślę, że to zwycięstwo jest początkiem bizantyjskiej złotej ery.
co otwiera nam drogę właśnie do Azji Mniejszej. Ej, i zobaczcie, te prowincje będą powoli zmieniane na naszą kulturę. Lojalni Bizantyjczycy od dawna bez skargi dźwigają ogromny ciężar ciągłych wojen Bazyleusza. Te czasy już minęły. Rewolta? Nie taka zła. Ciekawe to czy to jest event specjalny dla Bizancjum, kiedy się przekroczy overextensję? Ej, chyba tak. Ej, zobaczcie, naprawdę to zmienia kulturę na naszą. I to w wyniku właśnie takich wydarzeń. Powiem szczerze, pierwszy raz się zastanawiam nad wzięciem Court Ideas od dłuższego czasu, bo zobaczcie, chociaż nie tak pierwszy raz. Drugi raz, bo jeszcze na Polsce brałem tę ideę. Core Creation Cost minus 5%. No niby nie dużo, ale wiecie, mielibyśmy już 60% zredukowany koszt korowania prowincji. Albo dyplomatyczne, żeby podbijać więcej. I chyba pójdę w to. Udało mi się zdobyć Gruzję na naszego wasala. I oczywiście zrobimy z nich naszego specjalnego wasala. A następnie uderzymy żeby na Kwarakundżulu, żeby odbić dla nich terytoria. I czas przywrócić w naszym imperium senat. Czekaj, czy będziemy mieli jakieś specjalne reformy? Na razie żadnych nie widzę. The Royal Purple. I powiem wam szczerze, nasze Bizancjum będzie produkowało teraz barwniki w Atenach. Ewentualnie rozwiniemy tu produkcję, ale raczej nie. Barwniki chcemy zdecydowanie. I możemy albo zatrzymać stary kolor Bizancjum, albo go zmienić. Powiem szczerze, chcę mieć kolor Rzymu. W końcu będziemy do niego zmierzali. Ale to teraz bije po oczach, ale będzie miniatura. Uwołajmy kolejne armie, bo powiem wam, czas na kolejną sesję podbojów Sultanatu Mameluskiego. Ale powiem wam, że chyba źle zrobiłem, że nie wziąłem Infrastructure Ideas, bo mamy bardzo dużo misji na rozwijanie developmentów w konkretnych prowincjach. Jedną z nich na przykład jest Rzym. I rozwijam Rzym może nie najbardziej optymalnie, ale chcę mieć te 30 punktów rozwoju. Nie, no totalnie, anihiluję armię Mameluka. Chodź tu Mameluko, gdzieś tutaj idzie, dobra. Bitwa kolejna z tymi armiami. Pięknie go niszczymy. Nawet, tylko szkoda, że nie można jakoś podejrzeć, ile dyscypliny mają nasze regimenty najemnicze. I kolejna bitwa, tym razem Mameluk się we mnie wbił, nie ja w niego. No i wygrywamy ją. 3 bitwy stoczone. Dobra, cofnijmy się na własny teren, żeby tutaj odnowili się ci najemnicy. Ale zobaczcie, mam prawie 60 tysięcy najemników i kosztuje mnie tylko 10 golda. Już nawet do bitew nie dołącza. Idealnie, właśnie nam wpada Warscore Cost, prowincji zmniejszony o 20%, jak i przeciwko innym religiom, bonus do podbijania. No, tym razem na pewno wezmę dużo od Babeluka, bardzo dużo. Deus Vult, moi drodzy, Jerozolima odzyskana i tak samo Antiochia. Ej, będę miał turecką kompanię najemników, jak to wykonam? Super! No ciekawe, możemy teraz postąpić na kilka sposobów z kulturą turecką. I powiem wam szczerze, ja pójdę w najemników, najlepszą opcją wydaje mi się to, żeby przekształcić ją w kulturę grecką, mimo wszystko. Ale jestem bardzo ciekawy tych tureckich janczarów. Ej, są naprawdę mocni i tani. Dobra, teraz będzie czas na stoczenie bardzo ciężkiej wojny, bo już jak widzicie, wszystko od Mameluka podbiłem, a ciężkiej wojny z Wenecją, gdzie przeciwnicy będą mieli większe siły od nas, nikt mnie nie wspiera w tej wojnie, ja tego nie rozumiem, a naszym celem będzie odzyskanie po pierwsze tych wszystkich wysepek. Ta prowincja ma bardzo złą nazwę. O, jak mi przykro, cała burgundzka armia do piach, ładnie, potopiliśmy wenecką flotę i wygranie wojen z Republiką Wenecką zakończyło nasze problemy w ogóle z tymi republikami włoskimi, ale powiem wam, że mam wrażenie, że na tym patchu ogólnie o wiele lepiej AI sobie radzi. Zobaczcie, jakie duże tagi tutaj wszędzie są. Ile tutaj wszystko się podbija. Rozbudowałem już wszystkie nasze miasta, dosłownie każdą z tych prowincji do 30 poziomu. Sporo many mnie to kosztowało, nieważne, ale lecimy, rozbudowujemy je i niszczymy papiestwo. I Konstantynopol znowu jest siedzibą patriarchy. Ej! I każdy z tych miast, które tutaj mam, dostaje te następujące bonusy? Wow! Możemy teraz powołać jakieś zebranie. Okej. Okay. I co ja tu mogę zrobić? Wow! Jeszcze więcej stabilności. Ja nie mogę. Albo siła misjonarzy. Ale moi i tak są obecnie bezrobotni, mimo iż nawracali cały czas. A tutaj troszeczkę manny odzyskam. Ale raz na 25 lat? Słabo. Dobra, i w Europie musi być 300 prowincji, które wyznają prawosławie. No to trochę takie ciężkie zadanie. Nie ukrywam. Widzieli, że ja muszę tutaj wszystko podbić. Mam wrażenie, że mam chyba popsutą tą misję, bo tak, muszę być właścicielem Macedonii, mieć marketplace, albo stock exchange i tak dalej, czyli ulepszone wersje, 25 developmentu, mam 38, mam 92% udziału w handlu konstantynopolskim. A nie, czekajcie, przecież to nie jest konstantynopolski handel, Regusa. Ej, wyjebiście wyglądają ci Rzymianie ze strzelbami, bardzo śmieszne. Dobra, czas zebrać nasze korzyści rozwoju naszych prowincji i powiem wam szczerze, mega mi się podobają te nowe wydarzenia.
wydarzenia. No zobaczcie, możemy teraz mieć silniejszą flotę handlową z podwójnym efektem, albo dostawać więcej pożyczek, albo Free Enterprises zwiększa efektywność handlu i nie zabiera absolutyzmu. Szczerze mówiąc, nie wiem, co jest najlepsze tutaj. Pójdziemy w silniejszą flotę handlową i rozbudujmy teraz ją. 45 nowych okrętów budujemy. O, mamy misję na produkowanie szkła w Naxosie. Te misje są naprawdę klimatyczne. Praktycznie każda z misji ekonomicznych daje nam jakieś określone bonusy, ale nie na cały kraj, nie jakieś przekoksane, nie, do tej jednej prowincji, do tego jednego obszaru. Zobaczcie, ile kultury greckiej już mamy. Niesamowite. Bardzo fajne są te wydarzenia. Ale co ta Hiszpania tu zrobiła? Ej, mamy konkurenta do budowy imperium. Jak nic. Ej, ta marchia z Gruzji naprawdę daje radę. No chyba, że jest przetłoczona przez liczebność przeciwnika. Ale ma nowe skórki. I w sumie powiem wam szczerze, że takie misje, które tutaj są na zmianę kultury, byłyby świetne na przykład do zastosowania, nie wiem, na przykład w Stanach Zjednoczonych, znaczy w Ameryce Północnej podczas jej kolonizacji. Jako właśnie, kiedy już tworzycie Stany Zjednoczone i nimi grać i macie właśnie takie misje, które by na przykład kolonizowały te prowincje blisko was. Mega by to było fajne. Bizantyjska mozaika. Co to jest? Ej, możemy eksportować po prostu naszego artystę za granicę za naprawdę spore pieniądze. Do Rosji, która praktycznie nic nam nie zapłaci. Dużo więcej zrobi Hiszpania, tylko że nie za bardzo mnie lubi. To może do Duńczyków. Okej. Ta Dania to też się trochę potworem zrobiła. Nie, raczej jestem im obojętny. I dali mi te pieniądze? Nie, to się podoba. I możemy to powtarzać raz na 10 lat? Po prostu ilość fajnych rzeczy dodanych w tym patchu nie przytłacza, tego jest mnóstwo. I niepotrzebnych wojen też jest mnóstwo. Mój manpower wreszcie na coś mi się przyda. Tym razem naprawdę dużo ziemi zabierzemy Mamelukowi. Nasze imperium się rozrasta. I te podboje prowadzą nas dalej tutaj naszą ścieżką misji, dzięki czemu teraz dostajemy roszczenia do całego Egiptu. No i dotarliśmy do Mezopotamii. Ładnie to wygląda, nie? Jak taki mam już wyjebisty napis. W zasadzie wschodni Rzym został odtworzony. Zwiększmy teraz produkcję sobie tutaj w Mezopotamii całej. Ile tego bonusu do produkcji tutaj teraz mamy, zobaczcie. Ups, ale jak to regencja? Udało nam się przyjąć goździki od Egiptu i teraz mamy w nim specjalizację w handlu. Nie! Co to jest? Drugi monument w Egipcie? I tak oto Konstantynopol staje się prawdziwą metropolią, megalopolis! I zobaczcie, jeżeli przekroczymy 75 developmentu, te bonusy się podwoją. Okej, czekaj. Dwa razy się podwoją? Na 70 i na 75? O, jakie to mocne! W tej prowincji zarabiam 15 golda. Prawdziwa perła w koronie tego po prostu imperium. Chociaż wiem, no nie zarabiam za dużo jak na ten okres czasu, ale dobra. Pamiętajcie, że nie mam idei pod handel i też nie za bardzo się bawiłem w kompanie handlowe, bo już mi się po prostu nie chciało. I zbiera to fakt, że w tym momencie już przeszedłem większość drzewka i w zasadzie zostało nam tylko i wyłącznie otworzyć to, co jest nam potrzebne na dalszej ścieżce podboju. Jakoś bardziej się skupiłem na tej części ekonomiczno religijno-wojskowej, ale tutaj musimy ruszyć z dalszą częścią naszych podbojów i to niestety już głównie podbojów w kierunku utworzenia, jak widzicie, Rzymu właściwego. A jeżeli chcecie zobaczyć inne bardzo ciekawe imperium, które można zrobić w tym regionie, polecam wam ten odcinek z Imperium Łacińskiego. Jeżeli nowe DLC was zaciekawiło, pamiętajcie, że możecie je nabyć pod linkiem umieszczonym w komentarzu, jak i tym, który wam się teraz wyświetla, wspierając jednocześnie ten kanał.